Wreszcie Geralt znalazł Ciri na Wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać, więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Powiedzieli mi, że ścigają gon i że możemy mieć nieproszonych gości. Więc szykuję mahakamską mieszankę. Jak pierdolnie, to nie będzie czego zbierać. Witam, tutaj Darkuszow. A to jest kolejny odcinek gameplaya z Wiedźmina III. Tak, w końcu odcinek z komentarzem głosowym. Zbliża się koniec gry. Już tak definitywnie według mnie się zapowiada. Coś tam postanowiłem dodać od siebie. Dziękuję, że przybyliście. Mielibyśmy przepuścić taką okazję? Niedoczekanie. Aż żal, że nie ma z nami Wigiego. Szykuj się, Folon. Dziki gon jest blisko. A więc nadchodzi czas Ragnarok. No, to według ciebie. Wydaje mi się, że... mamy jednego typka, dało się uratować. Psia krew. Aż strach kichnąć przy tych beczkach. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Zadziała. Trzeba go tylko podpalić we właściwym momencie. A ta dziura zostanie już na zawsze? Dziurą będziemy martwili się po wszystkim. A teraz krok do tyłu, mistrzu Wiedźmin. Co oni kombinują? Anair, Anadar, Balanda! Co za dym? Spoko. Tutaj już byłem. Tutaj był. Tutaj była skrzynka i z tej skrzynki można było zdobyć... Z tej skrzynki można było zdobyć coś takiego jak schemat na miecz Berengara. Bodajże wyskoczyło, że misja nie zakończona w poprzednim odcinku. Nie pozwolimy jej zabrać! No, oczywiście, że tak. Cholerny rupięć. Jest niewiele młodszy od Vesemira. Jakieś postępy? Prędzej zostanę hierarchą Nowigradu niż ta machina wystrzeli. Eskel, witaj, wilku. Eskel. Nie przeszkadzaj, muszę się przygotować. Eskel. Dobrze cię widzieć. Eskel. Dziki gon? To może być ciekawe. Tak, wilku. Eskel. Nie przeszkadzaj. Dobra, już myślałem, że więcej coś pojeszcze. Jakiś srek czy coś. Się nachapałem ciekawego. Ciekawego ekwipunku. No właśnie. Wspomniałem sobie kuszę dać. Niestety to nie jest najlepsze. Ja mam tylko 24 poziom. Gdzie na przykład na tą broń patrzcie. 34 poziom. Co to jest? To jeszcze, tak? To zdobyłem od... tam... arcymistrza płatnerza od kobiety. Coś ciekawego jeszcze? Chyba tą maskę oleje, chociaż bardzo fajna jest, bardzo, bardzo. Dobra, no niepotrzebnie znak. Ale idziemy. O, przyszli. Cieszę się, że jesteście. Wyruszyłem sam, ale Fes mnie wytropiła. Miałam zamiar urządzić awanturę za to, że nie poprosiłeś mnie o pomoc. Ale po drodze wyżyłam się już na Roszu. No, oczywiście. Starzy znajomi. Co ten skurwysyn tutaj robi? Będzie nam potrzebny. Może ty zapomniałeś o tym, co zrobił, ale ja nie. Mu
muszę uratować Ciri za wszelką cenę. Ale to miał już do czynienia z Gonem. Ja nie kwestionuję jego umiejętności. Po prostu mu nie ufam. Leto nie zdradzi. Jesteś naiwny. Zazwyczaj mnie to nie obchodzi, ale tym razem twoja naiwność zagraża życiu mojemu i Wes. Przemyśl to, zanim będzie za późno. Zostaniemy i pomożemy ci, ale nie chcemy mieć go za plecami. Wątpię, żeby coś Leto miało odwalić, no kurde. Tak ma po prostu, nie wiem, zdradzić nas i co, i za Gonem pójść? Nie ma sensu, kurde. Przecież Gon to jest kompletnie co innego. Kurwa! Jak nastroje przed walką? Pamiętam, jak walczyliśmy z nimi pod drzewem wisielców. Tym razem też damy radę. No. Książeczka. Leto nie było tutaj w misjach, co w poprzednim odcinku, czy tam jeszcze poprzednim pokazywałem. Zaraz. Tutaj były takie misje, towarzyszy broni, tak? I Leto tam nie było, jeśli dobrze pamiętam. Tak samo jak jeszcze jednej postaci. Tak mi się wydaje, że którą zobaczymy za chwilę. Bo jego można było dodatkowo, kompletnie dodatkowo, i można by było zaproponować po prostu przyjście tutaj, albo on mógł zginąć, albo mógł. No różne rzeczy mogły się powiedzieć, tak? Jest właśnie fajnie, masa wyborów i tak dalej. Przez chwilę nie pamiętałem, o kogo będzie mi w ogóle chodziło z tym, że jeszcze jedna osoba. No już pamiętam. Iluzja. No właśnie. Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wyglądać. Robisz się na bóstwo dla dzikiego Gonu? Kobieta nakłada makijaż i czesze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. No okej. Okay. A w ogóle... Dobra, ale się... Narada. Zbierz wszystkich. Zaczynamy naradę. O. Dziękuję, że jesteście. O, w końcu. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Eredin, król Gonu, jest pewny siebie i będzie chciał nas pokonać samym impetem uderzenia. Jeśli przejmiemy inicjatywę, to pokrzyżujemy jego plany. Stworzę nad twierdzą magiczną kopułę. Rozproszę ich szyki i zmuszę do lądowania w lesie. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupy. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugi. Pojadę z wami. Zawsze lepiej wyjść do wroga niż czekać. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z Dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety.
Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. No tak, no. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Co jeszcze mamy za nadrzą? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciw Gonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mogłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Coś się przyda bardziej. No ja wiem. Z pułapki tylko, no nie wiem. Myślę, że eliksiry. Eliksiry może. Zawsze polegaliśmy na eliksirach. Powinniśmy uważać jak najwięcej. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Wydaje mi się, że zbrojownia odgruzować, no i co, i tam pewnie jakieś śmiecie znajdę dla siebie na ten moment. A pewnie tego jest cel. Dobra. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Geralt, Lambert i Leto czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Co za spojrzenie?
Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Zastanawiam się, kto jeszcze mógłby dojść do tej kompanii. Brakuje mi tu na przykład Jaskra. On nie jest wojownikiem, wszystko jasne, tylko że trochę mi go brakuje mimo wszystko. Jakąkolwiek by fajtła podjęła. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Tutaj masz eliksir. Dzięki za wszystko. No to grom to ja już miałem. Przyjdź, weźmij mi tę jaskółkę. Weźmiemy ze sobą Leto. Wiesz, co o tym sądzę. Okej. Tutaj sobie mogę ulepszyć zbrojkę. Cóż tyle. Tak, wyśmienita jaskółka. To na pewno. Mogłem więcej żarcia sobie załatwić, ale nie pomyślałem o tym. To na pewno. Mogę jakiś ten zrobić? Mogę odwar. Takie to. Coś jeszcze? Chyba nie bardzo. Za to 2 punkty. Chociaż tyle. Coś tu jeszcze miałem zrobić. Aha, sobie kamyki powkładać jakieś. A właściwie to nie wiem. Na nich chyba broń nie wiem. Zapomniałem, czy na nich działa srebrny czy stalowy. Chyba srebrny. Tak czy jak powkładam te kamyki. Nie wiem, w ogóle te kamienie działają. Plus 0. Co to jest w ogóle? Trzeba jakoś naładować? Co jest? Ha, w ten sposób. Dobra. Dobra, muszę to zacząć szybciej robić. No powiedzmy. Akcji nie. Nie wiem, wkładam wszystkie. To będzie 0-0-0. Świetnie. No i dobra, coś tam porobiłem. Teraz mam się udać. Ciri. Masz chwilę? Oho, poważna rozmowa. Im chodzi o ciebie. Cokolwiek by się działo, nie możesz się narażać. Mam siedzieć i czekać, gdy inni ryzykują dla mnie życie? Ten jeden raz posłuchaj mnie i nie rób nic na własną rękę. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałem cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. Co jest? Źle to wyglądało. Wszystko będzie dobrze. No dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Zaczyna się. Się skończy na tym, że się do niej teleportuje, ma co? Budzić się będzie.
Widzisz? Zaczęło się. Do lasu. Już. Dawaj, bo to już sobie nie są żarty. Leto! Dajesz, kurde, nie? O, ten ma taki fajny typowy wiedźmiński miecz. Rozszerz ją. No nie da. Więcej czarodziejów by się przydało, nie ma co ukrywać. Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie, to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. On zawsze tyle gada? Tylko jeśli jest zdenerwowany. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. A ja mam. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. Marigold potrafi wyczarować coś więcej niż motylki? Zaraz zobaczysz. Już się. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuje Marigold. To będzie trudne. Mam przynajmniej ustalone. Mam tutaj. Ustawione, nie ustalone. O, Holender. Ile mam tych bomb? O Jezu, tylko dwie. Nienawidzę portali. Chcemy walczyć? Urobało. A. Niewiele mniej niż Ciri w Skellige. Czemu kujna nie założyć?
fajnie to robi. Śmieć. To jest po prostu piękne. Sobie załatwię dzikie ogonu, po prostu jest wirtualny, czy jakoś tak. Dalej. I po problemie. Dajcie tam piękny. Co jest? No to fajnie. Chodź! Patrz tam. Przegrupowują się. No, może niewidzialny się zrób. Widzisz dowódcę? Nazywa się Ilerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Gorem. Siakry. Niewidzialność schodzi. No właśnie. Spróbujemy go zabić? Nie ryzykujmy. Mięczak. No, Ilerit to jest jednak trochę inna liga też. Po części. Co z Merigold? Zaraza. No, że jako Geralt był sobie pewnie... Nie wiem w sumie, czy dałby sobie radę. Nie jestem do końca przekonany. Co jest? Ciri nie! Miałeś czekać wewnątrz! Nie będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie! Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Siakrę, leć do niej! Oho. Ładnie znowu. No. Ciri, uważaj na siebie! Co? Ale... Jezu! Co ja mam takiego? Nie wiem, miał garnić sobie, jak chcę robić. Trzymaj się, Triss! No teleportuj się, czyż masz to. Ciri, wracaj do twierdzy! Nie! Teraz do kurde, dał na nas wydziela. Nie, to nie. O, pięknie, wyszło. No. Jestem gotowa! Halo? No. Nie. No ten, tego to już zmroziło ostro. Już się robi niebezpiecznie, jak do czegoś takiego doszło. W ogóle mój miecz zauważyłem, już wcześniej świeci. Od tych chyba kamyków. Irdeny! Dwie merytowe bomby dodać, a nie. Piękna walka. No zaraz Imrali pewnie przyjdzie czy coś. W gorszym wypadku Eredin. Geralt!
wracamy.